wpadka TVN odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Internauci nie mogą uwierzyć w to, że stacja przypadkiem ujawniła wyniki hitowego reality show. TVN już niebawem wyemituje najnowszy odcinek popularnego show. Widzowie czekali na to już od dawna. Premiera zapowiadała się nad wyraz emocjonująco, ale chyba nikt nie był w stanie przewidzieć, że eskalacja wszystkich emocji nastąpi jeszcze przed emisją, a ponadto, że nie będą one do końca pozytywne. Fani programu nie kryją oburzenia w związku z wpadką stacji. Ale wtopa TVN. Przypadkiem ujawniono wyniki uwielbianego show. Już 4 marca tego roku na antenie wystartuje druga edycja programu PT. America Express, którą w zastępstwie za Agnieszkę Woźniak-Starak poprowadzi Daria Ładocha. Ta z pozoru niewielka zmiana wzbudziła spore poruszenie wśród widzów, którzy nie mogli doczekać się, kiedy na własne oczy zobaczą, jak w tej roli sprawdzi się nowa gospodyni. Emocje wzrosły, gdy stacja zaprezentowała wszystkich 8 par, a pojawiło się ich jeszcze więcej, gdy wyemitowano pierwszy zwiastun odcinka. Fani reality show swoim bacznym okiem od razu dostrzegli pewną nieścisłość, którą szybko nagłośnili. Odkryli bowiem, że na jednej ze scen, gdzie widać wszystkich uczestników, skład nie był już kompletny, a brakowało wśród nich Patrycji Markowskiej i Pawła DeLonga. Błyskawicznie zrozumieli, że stacja przypadkiem zdradziła, z kim widzowie pożegnają się w pierwszym odcinku. Wzburzenie z każdą chwilą rosło i choć TVN szybko zareagowało na wpadkę, internauci nie zaprzestali wyrażać swoich negatywnych emocji. Dzisiaj grzeje, 1. Małżeństwo zamarło, kiedy ujrzało nowo narodzone bliźnięta. Lekarze zaczęli przypraszać 2. Skandal na pogrzebie Romualda Lipki. Nie powinno się wydarzyć, niestety tym zdjęciem TVN zdradza, że w pierwszym odcinku odpadła Patrycja Markowska, zauważa internautka. Fajny spoiler, na obrazku jest 7 par, z czego jedna jest pomieszana, dodaje kolejna. Deficyt gwiazd jak widać, czytamy. Najlepsze newsy dnia, źródło, Radio Z. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.